Pielęgnacja lasu oraz zrównoważona gospodarka drewnem wymaga okresowej wycinki drzew. Jako że przyroda nie znosi próżni, należy w miejsce wyciętego lasu nasadzić nowy, młody. Aby przeprowadzić to w sposób profesjonalny, trzeba odpowiednio przygotować teren pod uprawy leśne. Jesteśmy w nadleśnictwie Rzednia, w leśnictwie Słomianka. Na obecnym etapie przygotowujemy glebę do odnowień wiosennych. Wiosną tego roku dokonaliśmy wycięcia na pewnym obszarze drzewostanu, już dojrzałego drzewostanu, który miał wiek około 120 lat. Obecnie kontynuujemy tak zwaną rębnię złożoną, jest to rębnia trzecia, gniazdowa, drugi etap. Pierwszy etap wykonaliśmy 10 lat temu, co widzimy po odnowieniach dębowych, które dzisiaj mają wysokość nawet do 3 metrów. Po usunięciu drzewostanu w marcu tego roku uporządkowaliśmy powierzchnię i obecnie przystąpiliśmy do